Są Państwo szczęśliwi? Tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jaki powód? Spodziewamy się dziecka, na którego bardzo długo czekaliśmy. Dziecko ważne, tak? Bardzo, najważniejsze. Na przykład dziecko? To takie dopełnienie małżeństwa. Co oprócz dziecka jeszcze może być szczęściem dla Pani? Miłość, bliscy, rodzina. A na czym jest szczęście? Przede wszystkim zdrowie i to, że mogę zapewnić byt mojej rodzinie. To jest dla mnie bardzo istotne. Czyli, że zapewnia? Spełnione i szczęśliwe, zdecydowanie. Czyli nie ma Pan dużych wymagań? Nie, absolutnie nie. Są jakieś marzenia? Tak, żebyśmy dali radę wychować nasze dziecko w wartościach, które sami chcemy, żeby były podtrzymywane w rodzinie, tak? Które sami reprezentujemy, żeby to dziecko mogło dalej przekazywać swoim dzieciom i tak. Jakimi zasadami kierować się w życiu? Po prostu, żeby być dobrym człowiekiem, tak? I jakby... Co to znaczy, żeby być dobrym człowiekiem dla Pani? Nie sprawiać przykrości i zła drugim ludziom, tak? Czyli żeby zachowywać się tak, jak to kiedyś ktoś powiedział w jakimś filmie, że... Żeby czynić tak drugiemu to, co samo chciałoby się, żeby inni nam robili. Jak to widzi? Jakimi zasadami kierować się w życiu dla Pana? Zasadami własnego sumienia, tak bym powiedział. Jeśli ktoś czuje, że czyni dobrze, to znaczy, że chyba, że jest okej, okay, tak? Tak. Zasady sumienia są najprostsze i najłatwiej chyba je respektować. Co w wolnym czasie Państwo lubią robić? Jakie hobby, jakie zainteresowania? Podróżować. Podróżować, tak. Lubimy bardzo... Miejsca najładniejsze, Państwo zjedzili. Lubimy bardzo podróżować po Polsce. Gdzie się udało już być? W Polsce, tak? Tak, w Polsce. Lubimy bardzo Kraków, raz do roku przynajmniej... Kraków akurat. Lubimy to, że tu jest tak... Inaczej, tu czas płynie wolniej. My jesteśmy spod Warszawy, więc tam troszeczkę jest różnica. Tutaj jest, czuje się taki klimat, nie wiem, jest inaczej. A Pana dzień najładniej w Polsce? Zdecydowanie Kraków. Tak samo jak żona. Od pierwszej wizyty w Krakowie, która była chyba 3 lata temu, ustaliliśmy sobie, że przynajmniej raz w roku będziemy przyjeżdżać do Krakowa. Z Krakowa, także też mi się podoba. Tak, nam bardzo. Ale lubimy też polskie morze, nie ukrywamy. Lubimy bardzo Helsinki. Jakie miasto nad morzem najładniejsze? My jeździmy co roku do Jastarni, ale bardzo lubimy Półwysep Helski. Jeździmy na wycieczki rowerowe, to bardzo lubimy tak. Cieszą Państwa małe rzeczy. Jakie to są? Jak wstanie się rano na przykład? Jakie to mogą być rzeczy? Świeci słońce. Mamy piękny dom, piękny taras i po prostu jak świeci słońce, te promienie słońca wpadają przez okno, to jest po prostu... Jest pogoda, Pani zadowolona? Ja tak. A Pana co może być na przykład tak, żeby poprawić humor sobie rano? Wystarczy to, że moja żona jest przy mnie i wypijam kubek kawy, mogę iść spokojnie do pracy i to jest naprawdę dla mnie wystarczy. Jak się dogadywać w małżeństwie, żeby się nie kłócić i tak dalej? Jakieś porady takie? Oj, to zrobić? Jak... Trudny nie, kompromisy, tak, zdecydowanie kompromisy i jakby zawsze ktoś musi odpuścić, tak? Czyli po prostu... Dialog ważny, komunikacja ogólnie w związku czy w małżeństwie? Rozmowa po prostu, tak. Tak. Zdecydowanie. Ja myślę, że po prostu trzeba jakby czasami odpuścić swoje jakieś takie wewnętrzne, nie wiem, wewnętrzne ego i po prostu zejść, spuścić o pół tonu i wtedy jakoś się zawsze... Ja Państwu mogę żyć na koniec, bo tu... Żeby się dzieciątko urodziło zdrowe i żeby... I żeby wszystko nam się układało tak jak jest. To najważniejsze dla nas na ten moment. Dziękujemy bardzo. Czy są Państwo szczęśliwi? Tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jaki powód? Spodziewamy się dziecka, na którego bardzo długo czekaliśmy.